Cześć wszystkim, w kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka. I widzę się z wami Mika, który wrócił. Wrócił Mika, pojawił się, bo w ostatnim odcinku go nie było, a teraz sobie leży z powrotem. Także on też się wita bardzo serdecznie. I co? Idziemy w tym momencie do klasztoru, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku. Tyle, że na drodze spotkamy poszukiwaczy, których ja w tym momencie nie zabiję. Dopiero jak zdobędę nowe runy, to będę mieć jakieś szanse, ale w tym momencie nie mam żadnych. Więc trzeba ich omijać szerokim łukiem. No i co? Dostaniemy też w klasztorze runę. Także nie będzie już takich momentów, że będę chodzić ścieżkami przez 10 minut i nie będę wiedział, o czym mówić. O, tu jest kolejny. Ale to się nawet dobrze składa, bo jak to powiedział w ostatnim odcinku pewien jakiś tam kupiec, pod tym mostem jest jaskinia, w której jest skrzynia, a w skrzyni jest runa. Może oprócz runy też coś będzie, byłoby fajnie. Cieszyłbym się. Dobra. Tylko runa. To totalnie to co? Słyszę was, panowie bandyci. Dzięki. Czasami te ich krótkie tam dialogi tak się fajnie wkomponują. Ile mam mamy? Niesamowicie dużo. Fuck! Nie kupiłem od Zurisa Mixu. Dobra, to zrobimy inaczej, chwila. Trzeba je jakoś zabić. No dobra, trudno. Co ty na mnie tutaj warczysz, gnido? Ja myślę. No kurde, zapomniałem kupić w mieście. A myślałem o tym, zanim nakręcę odcinek, muszę iść kupić Zurisa mikstury. Mhm, bardzo kupiłem. Siema. Hazard. No bezi. No co za dzikie dodże normalnie to robi. To. Ale i Izgorod tutaj chyba będzie mieć mikstury. O-o. Tak. Poszukiwacz. Dobra, ja się tutaj schowam, że niby mnie nie ma. Nie zać mojej pozycji, panie wilku. No, co ty robisz? No i widzisz, co zrobiłeś? Fuck you. You fucking... Teraz, kurde, ty wredny, sierściucho zasrany, pieprzony, kurde, gin teraz. No i co ja teraz tam zrobić? Fuck. Nie, tu nie było w ogóle. Gdzie ty stoisz? Gdzieś tam. Dobra, to ja sobie przejdę tutaj. Pyk. Auć, nie bij mnie, tu nie ma, ja tu tylko dobry mag, jestem pozytywnie nastawiony i w ogóle. Okej. Hej! Ty masz mikstury, chłopie, nie? Pokaż mi swoje towary. Masz. No to ja to bardzo doceniam i w ogóle. Od razu, jak już tu jestem, kupię sobie zwoje czarów, które chcę zrobić na runy. Więc to będzie tak. Tworzenie szkieletu. Leczenie lekkich ran. I bryła lodu. Niechaj Inos. Tak. Inos na pewno będzie mieć mnie w swojej opiece, bez obaw. Zapomniałem, że on tu stoi. A tu jest przepaść. No naprawdę, no co za hamowa, no. Zobaczysz, jak tylko zdobędę bryła lodu, to kurde,
Siemo. Ej, ty! Widzę, że przybywasz z klasztoru magów. Tak, czemu pytasz? Nie przydałby się wam tam dodatkowy robotnik? Nie wiem już, do kogo mógłbym się zwrócić. Skąd pochodzisz? Kiedyś byłem kapitanem wielorybniczego statku. Mój dom jest na morzu. Parę miesięcy temu piraci posłali moją Magdalenę na dno. I od tej pory tkwię na tej wyspie. Próbowałem zaciągnąć się na jakąś łajbę, ale przez cały ten czas nie widziałem tu nawet spróchniałego czółna. Jedyny statek w Korinis to ten przeklęty królewski galeon. Ale tam mnie raczej nie przyjmą. Więc co mam robić? W mieście nie ma dla mnie pracy. Próbowałem chyba wszystkiego. Lepiej zejdź z drogi. Bez obaw. Zdążyłem już zauważyć, że od paru dni jest tu cholernie niebezpiecznie. I dlatego będę stał na drodze, bo... pogarda na poszukiwaczy. Dobra, ale więc jesteśmy już prawie w klasztorze. I teraz bram pilnuje Milten. Siema, Miltenie. Dawno się nie widzieliśmy, co? Jakim cudem udało ci się tak szybko dostać do klasztoru? Głupie pytanie. Prześlizgnąłem się przez przełęcz i udałem się wprost do klasztoru. Ominięcie niektórych z pilnujących przełęczy bestii nie było proste, ale koniec końców poszło mi łatwiej niż się spodziewałem. Wiesz może, gdzie są pozostali? Gorn całkiem nieźle zniósł pobyt w więzieniu Garonda. W każdym razie zamierzał zajrzeć do Lee i dowiedzieć się, co słychać na farmie. Jak go znam, odbija sobie teraz z nawiązką długie dni postu w więzieniu. Założę się, że nieźle już spustoszył spiżarnię najemników. Diego mamrotał coś o wyrównaniu rachunków, ale nie wiem, o co mu chodziło. Podejrzewam, że wrócił do miasta. Znasz go przecież. Zawsze szuka okazji do zarobku. Okej. To chyba tyle, co Milton miał nam ciekawego do powiedzenia. I teraz tak. Pierwsza sprawa to pójdziemy do Pyrokara tylko po to, żeby dostać od niego runę teleportującą nas właśnie do klasztoru. Temat o Kainosy na razie zostawimy. Przybywam z Górniczej Doliny. Jakie wieści przynosisz? Zebrała się tam potężna armia orków i smoków. To już wiemy od Miltena. A co z ładunkiem rudy dla króla? Niestety ruda, którą wydobyli ludzie Garonda, nie zaspokoi raczej potrzeb królewskiej armii. Zaiste. W mrocznych czasach przyszło nam żyć, skoro światło słońca ustępuje dziś miejsca ciemności. Zaatakowały mnie tajemnicze postaci w czarnych szatach. Tak wiem. To poszukiwacze. Pomiot z otchłani Beliara. Strzeż się ich, bo spróbują zawładnąć twoją duszą. Jeśli im ulegniesz, przestaniesz być sobą. Tylko w klasztorze znajdziesz wtedy pomoc, więc uważaj na siebie. Poprosiłem Karrasa, by przyjrzał się tej sprawie trochę bliżej. Miejmy nadzieję, że dzięki niemu znajdziemy jakieś rozwiązanie tego problemu. Weź to! Gdybyś potrzebował pomocy, ta runa przeniesie cię prosto do klasztoru. Pamiętaj, od twojej silnej woli zależą teraz losy nas wszystkich. Okej. Oni chyba będą mieli mi coś jeszcze do powiedzenia. Nie, jeszcze nie. To dopiero jak uruchomię quest okiem minus. Okej. No to na razie jesteśmy w klasztorze, to skoro już jesteśmy tutaj, mamy runę teleportującą nas do klasztoru, to nic tego nie nauczymy się może trochę czarów. Tak, najpierw oczywiście musimy wejść w trzeci krąg magii. Wprowadź mnie w tajniki trzeciego kręgu magii. Tak, najwyższy czas, byś poznał trzeci krąg magii. Czekają na ciebie nowe zaklęcia. Będziesz ich potrzebował. Zło nie śpi, a jedynie potęga Inosa może je pokonać. Przekazałem ci już wiedzę z zakresu wszystkich kręgów, jakie znam. Jeśli pragniesz poznać magię wyższych kręgów, porozmawiaj z Karrasem. I tak. Naucz mnie.
Od niego na pewno nauczymy się leczenia lekkich ran albo średnich. To nie ma za bardzo różnicy. Przecież wiadomo, tak. Czemu dowiaduje się o tym doktorze? Nauczymy się lekkich. I tak zawsze mi to leczy całe zdrowie, a zabiera mniej many. Więc się przyda. Dobra, to skupimy sobie może od Karasa. Nie od Karasa, tylko od Goraxa. Potrzebuję. Na pewno wszystkie mikstury, jakie ma. I trochę właśnie takich pierdół alchemicznych. Bywałem wszystko coś. Chwila. Sprzedam mu to, co ja mam tutaj. Sobie zostawię. Fuck. Okej, jestem już z powrotem. Sorry za ten mały przeskok, no ale tak tu jest, jak sobie ustawiłem w klawiszach zbieranie wszystkiego na shifcie. Kliknąłem 4 razy shift i wyłączyła mi się ta funkcja klawiszów trwałych. I musiałem to wyłączyć, takie gówno nikomu nieprzydatne, a wkurza tylko. No dobra. Sprzedamy ci jeszcze to. Czarną perłę może się przydać, nie wiem do czego, ale zostawię ją. I to chyba wszystko. Więc idziemy tworzyć. Rzeczywiście prawda. Tak, to prawda. Dokładnie to samo. Dobra, chyba wszystkie składniki, tak mi się przynajmniej wydaje. Zwoje wszystkie pokupywałem. Czemu nie mogę trzeciego kręgu? The fuck. Nie. Przecież nauczyłem się trzeciego kręgu chyba, że to nie ten save czytałem, no ale... Nie no, ten. Nauczyłem się trzeciego kręgu, nie? Are you fucking kidding me? Się o tym dopiero teraz. No. Niech i... A, bo się... Nie nauczy... O Jezus, ja nie myślę czasami. Czym się zajmujesz? Przygotowuję paladynów do walki z siłami zła. Trzeba uważać na to, co się mówi. Czy możesz mnie czegoś nauczyć? Jestem ekspertem w dziedzinie magii lodu i pioruna. Mogę cię nauczyć, jak Okiel znać ich moc. Zostań moim nauczycielem. Zapomniałem się nauczyć tych run w ogóle. Tak więc tak, bierzemy od tego bryłę lodu. Leczenie się nauczyliśmy, teraz tworzenie szkieletu się nam zostało. Tego uczył chyba Karlas. Co mogę dla ciebie uczynić, bracie? Zostań moim nauczycielem. I weźmiemy sobie tworzenie szkieletu. Dobra, teraz. Także twórz równej pierwszego kręgu, bierzemy leczenie lekkich ran. To jest pierwsza runa. Teraz następna to jest bryła lodu. I ostatnia, chyba najważniejsza i najfajniejsza, to jest stworzenie szkieletu. Ok, ja wiedzamy wszystkie runy, które chciałem. Poustawiam je sobie teraz. W ogóle trochę bajzel mam. Tak, Brawl to będzie na piątce, na szóstce. Tak. Dalej mogą być teleporty. Dobra. No właśnie. Dobra, ale czas nam się skończy, dlatego tutaj się sobie wyjdę. I w następnym odcinku będziemy już szukać zagonionych ludzi oraz tych ornamentów, ponieważ one wszystko, co chciałem, tak mi się wydaje. Chyba wszystko. Głupie słońce mnie razi, to jakoś tak dam kamerę może. Dobra.
Także robię tutaj save'a gdzieś tutaj. I żegnam się z wami, trzymajcie się, na razie.